Kupujesz mieszkanie. Dostałeś plan tego mieszkania i chciałbyś sprawdzić, jakie jest jego pole powierzchni. Na pierwszy rzut oka wygląda to skomplikowanie. Potrafisz obliczyć pole prostokąta, ale jak obliczyć pola tych dziwnych figur, które nie są prostokątami? Zatrzymaj ten film teraz i pomyśl nad sposobem rozwiązania tego zadania. W porządku, rozwiążemy to zadanie razem. Zacznę od tego pomieszczenia w kształcie kwadratu. Tutaj mam pomieszczenie, mogę je wydzielić, które będzie miało 5 na 5 metrów. Zatem zaznaczę, tu mam taki kwadrat 5 na 5 metrów. To pomieszczenie jest troszkę większe, ale ja zaznaczę ten kawałek 5 na 5 metrów. Tutaj mam 5 na 5 metrów. Zapiszę od razu, to jest 5 metrów na 5 metrów. Idziemy dalej. W takim razie, idąc tą drogą, będziemy potrafili obliczyć pole tego prostokąta. Znamy jego wymiary, jest to łatwe. To jest 4 na 8. Czyli tutaj dodamy pole tego 4 metry razy 8 metrów. Pole tego prostokąta. W porządku. Co zrobimy dalej? Dalej możemy wydzielić taki duży prostokąt. Tutaj mam długość 5. No i tutaj będziemy musieli się zastanowić nad szerokością tego prostokąta. Ile on ma szerokości, ten prostokąt? Zastanowimy się nad tym prostokątem. Tutaj dodamy 5 metrów razy jego długość. Ten kawałeczek jest równy 2 metry. Ten 5 mamy razem 7. Jeszcze brakuje nam tego. A on jest takiej samej długości jak ten. Czyli ten wielki kawałek będzie równy 15 metrów. Zapiszę. To jest 15 metrów. Jeszcze raz. Skąd to się wzięło? Tutaj mam kawałek 2 metry. Tutaj mam kawałek 5 metrów, który jest taki sam jak ten kawałek. Czyli w tym wypadku mam do tego miejsca 7 metrów. I ten kawałek jest takiej samej długości jak ten. To jest 8 metrów. 7 dodać 8 to jest 15 metrów. Zostało nam jeszcze to pomieszczenie na dole. To pomieszczenie na dole. Mamy tutaj 8 metrów. Dodać. Przeniosę do nowej linijki. Dodać 8 metrów razy. Jaki jest ten drugi wymiar? Popatrz. Tutaj to pomieszczenie ma 5 metrów długości. Tutaj ta ściana ma 2 metry, zatem ten kawałek powinien mieć ile? Bardzo dobrze, 3 metry. 3 metry. Teraz musimy po kolei obliczyć pola tych prostokątów. Zrobimy. 5 razy 5, proste 25 metrów kwadratowych. Dodać. 4 razy 8, znowu prosta sprawa, 32 metry kwadratowe. 5 razy 15, 5 razy 10 to 50 i 5 razy 5 to 25, czyli 75 metrów kwadratowych. Ma to duże pomarańczowe pomieszczenie. Dodać 8 razy 3 z tabliczki mnożenia, 24 metry kwadratowe. 25 dodać 32, to będzie równe 57 metrów kwadratowych. Dodać 75 dodać 24, to będzie równe 99 metrów kwadratowych, a 57 dodać 99 to będzie 156 metrów kwadratowych. Zatem pole powierzchni tego mieszkania będzie równe 156 metrów kwadratowych.